Cześć kochani, witam Was na kanale FanGierTech. Ja jestem Piotr, a dzisiaj będziemy uruchamiać Horizon Zero Dawn. Czy wiecie, że ta gra ma już ponad 7 lat? Wyszła na PlayStation 4 w 2017 roku, w lutym, i Sony postanowiło zrobić remaster. Dzisiaj będę chciał tę grę uruchomić razem z Wami. Już nie mogę się doczekać. Trudno nie zauważyć, że jestem wielkim fanem Horizona. Wystarczy spojrzeć za mnie, wiszą plakaty z Rudą, tutaj mamy żyrafa. Także naprawdę bardzo lubimy z żoną tą gierkę i będę chciał ją ograć, zobaczyć jak ten remaster wygląda. Ale pierwsze wrażenia z tego remastera postanowiłem wrzucić na kanał, żebyście byli razem ze mną. Także zapraszam Was do tego materiału, mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Zostańcie do końca, będzie mi bardzo miło. Ja już troszeczkę przeszedłem kawałeczek, sam początek, dosłownie pierwsze 10 minut. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba i już jestem dalej. Chciałem wyjść na zewnątrz, bo początek gry jest w takiej jaskini i tam tak naprawdę za wiele nie było do pokazania i chciałem Wam pokazać tutaj ten początek. I powiem Wam, że ogólnie jestem bardzo zaskoczony pozytywnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak twórcy, którzy byli, są odpowiedzialni za ten remaster, dokonali kawał dobrej roboty. No popatrzcie na to, zobaczcie chociażby na to drzewko, jak tutaj mróweczki sobie niosą liście do góry. Bardzo dużo detali zostało dodanych. To, że gra została podciągnięta do poziomu Forbidden West, wcale nie jest plotką, wcale nie jest jakąś ściemą. Dokładnie tak się stało. Ja obie te gry bardzo dobrze znam. Znam zarówno Zero Dawn, jak i Forbidden West. W Zero Dawn wbiłem platynę. Znam tą grę praktycznie na pamięć. Uwielbiam ją. I tutaj twórcy po prostu zaszaleli. Bogactwo detali, na przykład flory i fauny, tutaj jest niesamowite. Zobaczcie po prostu na tą roślinność wylewającą się po prostu po brzegi z tego ekranu. No niesamowite. Bardzo się cieszę, bo widać jaki nakład pracy został tutaj włożony i gra wygląda fenomenalnie. Wiemy, że PlayStation 4 nie miało tyle mocy obliczeniowej, żeby zapewnić taki poziom detali, jak jest w tej chwili w tej grze. I cieszę się, że ktoś postanowił w firmie Sony dokonać takiego zabiegu i zrobić lifting tej grze. Bo osoby, które nie miały jeszcze możliwości, nie miały jeszcze przyjemności zagrania w tą grę, a kupiły sobie niedawno PlayStation 5, będą mogły przejść obie gry na praktycznie bardzo podobnym poziomie graficznym, bo tak jak mówię, ten poziom graficzny, on dorównuje Forbidden West bez wątpienia i to widać na pierwszy rzut oka, chociażby to, jak wygląda mała Aloy, na jej oczy, włosy, tekstury, ubrania, czy też tak jak mówię, wylewającą się z zewnątrz tą florę i faunę, która nas otacza, ale nie tylko, bo od razu co się rzuca w oczy, to też wymiana chmur, całego właśnie tutaj oświetlenia, jest zupełnie inne oświetlenie, jest dużo bardziej naturalne niż w części z 2017 roku. Tam mogliśmy zauważyć takie, jakby te kolory były przejaskrawione, szczególnie zieleń, czy też pomarańczowy kolor, gdy był wschód słońca, czy też zachód słońca, właśnie tak jak mówię, w nocy ta zieleń, no to aż tak, no aż nieładnie, aż raziło w oczy. Zobaczcie chociażby na tą animację, jak ona pięknie wygląda. Zobaczcie, jak dobrze są zrobione postacie, zostały wymienione tekstury, czujka. Tak jak mówię, oświetlenie, świetny zabieg, naprawdę potrzebny. Ja uważam, że ten remaster był bardzo potrzebny. Ja Wam wrzucę teraz w tym momencie kawałek z gameplayu z PlayStation 4, który niedawno miałem. Mówię, zobaczę sobie, przypomnę sobie, jak ta gra wyglądała na PlayStation 4, jak wyglądała na poprzedniej generacji konsol i zagrałem sobie właśnie tutaj ten pierwszy kawałek, te pierwsze parę minut. Spójrzcie na to. Widzisz tę roślinę? O tam. To ostrogo ziele. Z pierwszego owocu do zakrytu. No dalej, Aloy. Zerwij te owoce. Dobrze. A teraz jest. Zjedz.
Jedz owoce, Henry. No jak sami widzicie, to troszeczkę odbiega od tego, co tutaj możecie zobaczyć. Poziom graficzny na PlayStation 4 z 2017 roku, ja nie mówię, że jest zły, bo on nadal jest naprawdę bardzo dobry, ale to, co tutaj widzimy, to jest po prostu level wyżej, definitywnie. Jeżeli chodzi o cieniowanie, oświetlenie i poziom ilości detali na ekranie w jednym momencie. Też rysowanie widzę, że jest dużo dalej. Jeżeli chodzi o obiekty, one nie pojawiają się przed oczami, tylko są już wczytane. Rewelacja. Też co mi się rzuciło od razu w oczy, no to oczywiście to, że twórcy wykorzystali w pełni haptykę i możliwości kontrolera DualSense, który jest do PlayStation 5. Bo od razu czuć, gdy się poruszamy, że ten kontroler pracuje, jeszcze tutaj młoda nie ma łuku, ale zaraz się przeniesiemy troszeczkę dalej, do dalszej gry, może odczytajmy sobie. Ja odczytałem sobie poprzedni zapis, który miałem gdzieś już z ukończonej wersji Zero Dawn, no i spójrzcie na to, no kozacko, co naprawdę, no dla mnie to jest kolosalna różnica, ja widzę tą różnicę na pierwszy rzut oka, nie muszę się dużo zastanawiać, w którą wersję gram, bo tak jak mówię, no ostatnio miałem odpaloną wersję na PlayStation 4 i zobaczcie chociażby na poziom tutaj tych cząsteczek, tych szczegółów, które są na ekranie, jakieś muszki tutaj latają. Sama Aloy jest pięknie zrobiona, jest dopracowana do poziomu z Forbidden West, no i te chmury z tyłu, te klify porośnięte. No przejdźmy się kawałek, zobaczmy co tutaj dalej moglibyśmy zaobserwować. Ale już mi się mega podoba, naprawdę uważam, że warto zapłacić. Słuchajcie, 50 zł dopłacacie do wersji remaster, jeżeli posiadaliście już tą pełną wersję Horizon Zero Dawn razem z dodatkiem, to wystarczy, że sobie za 50 zł upgrade'ujecie do tej wersji remaster i możecie ją sobie jeszcze raz ograć, jeżeli macie taką ochotę, jeżeli lubicie tą grę tak jak ja. Ja ją uwielbiam, ale mówię, no kurczę, pięknie się to prezentuje. Naprawdę się tym jaram, słuchajcie. Powiem wam, cieszę się, że możemy to razem zobaczyć. I cieszę się, że kurczę, ktoś pomyślał. Naprawdę ktoś pomyślał, wpadł na taki pomysł. Wiecie, że Sony ostatnio jest strasznie hejtowane, jeżeli chodzi o remastery. Mieliśmy remaster ostatnio The Last of Us Part 2 na PlayStation 5, gdzie została podciągnięta troszeczkę rozdzielczość, troszeczkę lot się zwiększył. Mieliśmy pełen remake The Last of Us Part 1, gdzie całkowicie została wymieniona grafika. No Sony lubi robić takie zabiegi. I ja się ku temu przychylam. Ja się cieszę, że nowa generacja graczy, którzy nie mieli PlayStation 4, nie mieli możliwości grania w te gry, nie mieli PlayStation 3, a może w ogóle nigdy nie mieli konsoli, a dopiero ją kupili, będą mieli możliwość zagrania właśnie w te wszystkie tytuły, te fajne ekskluzywy, które naprawdę zmieniły gaming w pełnej takiej jakości, w jakości PlayStation 5. Dla mnie to jest rewelacja, słuchajcie. Nie każdy musi się z tym zgodzić, to jest moja osobista opinia na ten temat. Ja się bardzo cieszę, że Sony idzie w tym kierunku, że robi nam takie prezenty, bo to nie są drogie prezenty, tak jak mówię, 50 zł dołożyć, to nie jest tak źle. A jak ktoś dopiero kupił PlayStation 5, to kupuje nowe gry, to kupuje gry na PlayStation 5, nie kupuje gier na PlayStation 4, tak? Ktoś, kto kupił PlayStation 5 2-3 tygodnie temu, pół roku temu, on nie kupuje już gier sprzed 7-8 lat na PlayStation 4. On chce grać w gry na PlayStation 5, które wykorzystają moc konsoli i które pokażą pazur, tak jak na przykład właśnie ten remaster czy całkowity remake The Last of Us Part 1. Ja jestem za tym, żeby właśnie takie gry wracały. Jest materiał na moim kanale, który mówi o remake'ach, remasterach. Mi się marzy kilka właśnie takich gierek całkowicie odświeżonych, zremasterowanych, zremake'owanych, tak aby można w nie pograć. I Sony idzie w tym kierunku i to jest dobry kierunek, ja uważam. Oczywiście brakuje troszeczkę nowych gier, ale zobaczcie na te efekty cząsteczkowe, jak tutaj wiatr wieje, ile rzeczy się dzieje na ekranie. No spójrzcie, albo chociażby to oświetlenie.
Zobaczcie na to słoneczko, jak ono ładnie świeci między tymi drzewami. No, efektów jest masa. Jest po prostu masa dodanych efektów, których nie było. No i właśnie teraz czuję tą haptykę. I tutaj sobie troszeczkę z łuku, z maszynami troszeczkę porządzimy. No i haptyka dodana, tak? Oczywiście tego nie było w wersji na PlayStation 4. Ja wiem, że ta gra fajnie chodziła na PlayStation 5. Nawet w kompatybilności wstecznej ona dawała radę. Ale no teraz zobaczcie, ile fajnych efektów zostało dodanych. Wymieniona grafika, dodanych bardzo dużo detali. Możliwość obsługi DualSense'a, gdzie naprawdę ja uważam, że w takich grach jednoosobowych, single player, robi to bardzo dużą robotę, jeżeli chodzi o granie. No, sprawia to przyjemność, szczególnie, że ten pad naprawdę ma fajne możliwości, te adaptacyjne triggery, gdzie czuć, jak naciągamy łuk, czy jak go puszczamy, no i całą haptykę na całym padzie. Świetne, podejdźmy jeszcze sobie do wody, bo wiemy, że woda w Zero Dawn z wersji z 2017 roku, no należała, ona nie była zbyt ciekawa. Nie, no ładnie jest, słuchajcie. Woda nie jest na poziomie Forbidden West, absolutnie nie, to jeszcze brakuje dość sporo, ale jest bardzo ładnie. No to już nie jest taka mazia, taka tekstura, tak jak to było w 2017 roku, tylko już tutaj mamy tą wodę naprawdę na fajnym poziomie. Tutaj nawet jakieś wzburzone fale. Pięknie to wygląda. Słuchajcie, bardzo fajnie. Jestem zadowolony. Cieszę się, że będę mógł to ograć. Zobaczcie teraz w nocy. Spójrzcie na to niebo. Kurczaki, ale to wygląda. Ja dziękuję. Przepięknie. Aż nie mogę się doczekać, aż zacznę przechodzić tą gierkę. No, naprawdę. Wejdźmy sobie tutaj do środka, do jakiejś osady. No mówię, ta gra, słuchajcie, w nocy, ona wyglądała strasznie. Ona praktycznie się, kurczę, było tak jakoś przejaskrawione, te kolory były takie zielone. Wszystko było w jednym kolorze, wszystko miało kolor zielony. Teraz ja tutaj podchodzę i ja mogę odróżnić kolory. Zobaczcie te lampy, jak fajnie dają światło. Nie, no super, rewelacja, no oświetlenie, cienie. Dużo rzeczy zostało wymienionych, dużo rzeczy zostało poprawionych. Jeszcze chciałem wam pokazać koniecznie menu gry, jak ono wygląda. Zobaczcie sobie, całkowicie zostało zrobione tak jak w Forbidden West. Jeszcze chciałem wam pokazać, jak ta gierka wygląda w deszczu, jak pada deszcz. Też widzę, że to zostało zmienione, że zostały dodane efekty. Także naprawdę powiem wam, cieszy. Zobaczcie na tą wodę. No i jak pada deszczyk, to normalnie widać na tafli wody, jak wpadają krople i powstaje taka bryza, widzicie? Elegancko to wygląda. Chciałem wam to jeszcze pokazać, bo to jest naprawdę bardzo fajny motyw. Świetnie, nawet te cienie tych lilii wodnych. No kurczę. Nie wiem, czy wy tak macie też, ale dla mnie grafika w grach stanowi bardzo dużo. Jest to dla mnie znaczący element gameplayu, jeżeli chodzi o grafikę. Gra może być naprawdę dobra fabularnie, tak jak na przykład Zero Dawn. Polecam, kto jeszcze nie grał, dowiedzieć się, dlaczego ten świat tak wygląda, dlaczego są same plemiona, gdzie się podziała technologia i tak dalej, bo fabuła tej gry jest naprawdę dobra, jest konkretna, to muszę przyznać, ale dla mnie ma też znaczenie udźwiękowienie i grafika. Osoby, które mnie oglądają na tym kanale, to doskonale sobie zdają z tego sprawę, że mam takiego freaka na tym punkcie, dlatego się tak jaram, słuchajcie, zobaczcie, kurczę, pięknie to wygląda. Dobra, ja nie będę więcej przynudzał. Bardzo się cieszę, że mogłem razem z wami zobaczyć, jak ta gra wygląda. Ja na nią czekałem. Powiem wam szczerze, to jest jeden z tytułów w tym roku. Wyobrażacie sobie, że to jest jeden z tytułów w tym roku, na który czekałem? Tak, no czekałem na remaster. Czekałem na remaster tej gry, żeby ją przejść jeszcze raz. Mi się podoba. Ja się cieszę, że został dokonany taki zabieg. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o poziomie grafiki, który został tutaj dodany, o tym liftingu. Powiedzcie, czy będziecie chcieli sobie zagrać jeszcze raz w tą grę, czy przypadła wam do gustu po raz pierwszy, czy w ogóle się od niej odbiliście, bo znam takie osoby,
które nie lubią tego tytułu, które mówią, że ten tytuł jest totalnie nudny, że się w ogóle w niego nie wkręciły. I ja to też rozumiem, bo oczywiście tyle ile osób, tyle opinii, każdy może mieć swoje zdanie i ja je jak najbardziej szanuję zdanie każdej osoby, bo każdy z nas jest inny, jesteśmy różnorodni, mamy różne potrzeby, różne zainteresowania i dlatego jesteśmy wszyscy tacy fajni, bo jesteśmy inni i nie jesteśmy nudni. A ta gierka jest zarąbista, zobaczcie na ten pomost. No i znowu będę się jarał, jak zwykle. Albo na te schody, które już widzę w oddali. Nie no, kozacko, zobaczcie tutaj. To wszystko jest fajnie, tak porośnięte mchem. Kurczę. No rewelacja. No napiszcie, co wy o tym myślicie. Zobaczcie na te efekty cząsteczkowe. Kurczę. Dobra, nie zanudzam was więcej. Dajcie znać, co myślicie o tym remasterze. Serdecznie was pozdrawiam. I do następnego filmu. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na tym kanale i jeszcze nigdy tu nie byłeś, a materiał Ci się podobał, to proszę Cię, nie zapomnij zostawić mi subskrypcji, łapki w górę, tak abym mógł dalej się rozwijać i mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłych filmach. Na razie, cześć!